Czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie, moi mili, w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda. Dzisiaj chciałbym w zasadzie oficjalnie, tak naprawdę chyba już od teraz, wydaje mi się, że można tak powiedzieć, zaprosić was do Hype Trainu, do tego wielkiego pociągu wypełnionego hype'em, bo coś mi się wydaje, że już naprawdę, naprawdę niewiele czasu zostało do tego, abyśmy zerknęli i może zobaczyli co nieco więcej na temat samego Battlefielda 2018. A dlaczego? Bo zbliża się maj. Doskonale pamiętam całą premierę Battlefielda 1 i w zasadzie ten cały event, w którym dowiedzieliśmy się, przede wszystkim zobaczyliśmy trailer oraz wiedzieliśmy tak naprawdę przede wszystkim, w jakich realiach historycznych będzie miała miejsce nowa odsłona serii wtedy, 2 lata temu. Pamiętam, jak miałem przyjemność być w Berlinie razem z Yoshim na takim bardzo fajnym evencie, na bardzo fajnym wydarzeniu, z którego zresztą później również mieliście materiał. Pamiętam też, że wtedy z Yoshim na Facebooku robiliśmy w tym temacie live i tak pomyślałem sobie, że mamy w tym momencie 14 kwietnia. Jeżeli was pamięć nie myli i jeżeli dobrze sięgniecie sobie chociażby wstecz w przeszłość te 2 lata temu, to dokładnie 6 maja miał miejsce trailer, miało miejsce pokazanie, co tak naprawdę nas graczy czeka przez te kolejne następne 2 lata i jaką drogę obrało DICE w kierunku stworzenia nowego tytułu. Okazało się, że był to Battlefield 1, czyli pierwsza wojna światowa. 6 maja był trailer. 5 maja, nie wiem czy pamiętacie, został udostępniony taki bardzo, bardzo niewielki, króciutki fragment żołnierza, którego twarz przysłania cień jednego z behemotów w grze dostępnych, czyli wielkiego Zeppelina, wielkiego sterowca. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie, co to jest, co to może być. Później wszystko stało się jasne. Wszystko stało się jasne i też podejrzewam, że również w tym roku należy się spodziewać tego wszystkiego już bardzo, ale to bardzo niedługo, dlatego też robię wam ten materiał, aby oczywiście po części was uczulić na to, co będzie się działo, na to, abyście mieli oczy i uszy szeroko otwarte, bo mimo tego, że ja osobiście nie wiem nic na temat nowej serii, poza tym, co wam mówiłem, mimo tego, że czasem udaje mi się bywać w Szwecji, czy też mam całkiem dobry kontakt z Electronic Arts i z samym deweloperem gry, jakim jest DICE, tak ja również nie mogę się doczekać tego wszystkiego, co zobaczymy i wiem na pewno jedną rzecz. Wiem na pewno jedną rzecz, że te 2 lata temu było to dla mnie coś bardzo nowego. Byłem bardzo podekscytowany i też musicie wiedzieć, że kiedy jest się na takim evencie, zresztą wydaje mi się, że to tyczy się wszystkich nas, fanów serii, którzy widzą na przykład trailer nowej rozgrywki, bardzo ciężko być obiektywnym, bardzo ciężko spojrzeć z pewnego dystansu na dany tytuł i na to, co się zobaczyło, mimo tylko tego, że na przykład jest to trailer, i jakoś delikatnie stonować wszelkie emocje. Ja pamiętam 2 lata temu, jak byłem w Berlinie i zobaczyłem to na własne oczy, usłyszałem tę muzykę na własne uszy z wielkiego, ogromnego ekranu i z pięknych, wielkich, niesamowitych głośników i to po prostu wszystko dudniło. Było to coś niesamowitego, przez co ja samemu wtedy pamiętam, że byłem bardzo podekscytowany i wiem na pewno, że w tym roku, jeżeli w ogóle będzie mi dane zagrać w nowego Battlefielda szybciej, jeżeli będzie mi dane zobaczyć nowy trailer szybciej, czy też was po prostu o czymś poinformować, tak ja będę zwracał uwagę na zupełnie inne rzeczy niż zwracałem te 2 lata temu. Będę starał się zdecydowanie więcej rzeczy przyjmować na chłodno, co wiem, że na pewno będzie bardzo, ale to bardzo ciężkie. Jak kiedyś mogliśmy usłyszeć, jeden z szefów Electronic Arts dawno temu mówił, że Battlefield 2018 będzie naprawdę fenomenalnie wyglądał i fenomenalnie brzmiał. I co do tego, wydaje mi się, nie powinno być żadnych wątpliwości. Również sami deweloperzy, jak i sami artyści, którzy stoją za procesem twórczym wszystkich trailerów ostatnimi czasy, wiedzą doskonale, co robią. I wydaje mi się, że ten Battlefield 1, który był 2 lata temu i to wszystko, co zobaczyliśmy 2 lata temu, począwszy od tego delikatnego takiego sneak peeka w cudzysłowie z twarzą ocieniowaną tym wielkim, wielkim behemotem, aż po późniejszy sam trailer, który aktualnie ma 55 milionów wyświetleń ze świetnie dobraną muzyką,
To wszystko sprawia, że tą obiektywność będzie zachować bardzo, ale to bardzo ciężko. Jednak wydaje mi się, że my wszyscy nauczeni doświadczeniem już, bo uczestniczymy w tych premierach tak naprawdę wszyscy razem, już od 4 lat mniej więcej będzie nam zdecydowanie łatwiej wyhaczyć pewnego rodzaju plusy danej rozgrywki, teoretycznie, jeżeli nawet zobaczymy już jakąś rozgrywkę, niż po prostu się wszystkim jarać i mówić, że będzie to tytuł bardzo, ale to bardzo dobry. Ja oczywiście trzymam kciuki za to, aby wszystko wyszło tak, jak wyjść powinno. Wydaje mi się, że raczej nie powinniśmy się przejmować różnego rodzaju mikrotransakcje, jednak to wszystko dopiero zobaczymy, o tym wszystkim dopiero się przekonamy, a was, tak jak jeszcze raz mówię, uczulam, bo trailer Battlefielda 2018, cokolwiek związanego z nowym tytułem, które nas zdecydowanie bardziej naprowadzi, jest już naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo blisko. Myślę, że końcówka kwietnia, początek maja będzie tym okresem, w którym w końcu dowiemy się czegoś więcej i w końcu zobaczymy, czy będzie się tak naprawdę czym jarać, a wydaje mi się, że jarać się będzie czymś na pewno warto, tym bardziej biorąc pod uwagę, że tak naprawdę seria Battlefield jako tytuł, jako własność Electronic Arts jest tak naprawdę czymś jednym z najważniejszych dla samego dewelopera, jak i przede wszystkim dla samego wydawcy, bo tak naprawdę Electronic Arts posiada prawa w całości do tego tytułu. Nie jest to kwestia FIFA, nie jest to kwestia innych gier, które są wydawane co roku, na których licencja nie jest tylko i wyłącznie sprawą samego studia, czy też samego wydawcy, także wydaje mi się, że będzie się działo coś naprawdę, naprawdę niesamowitego. No i zobaczymy też, jak będzie wyglądała kwestia związana z samym gameplayem, który, to przypominam, już podczas EA Play w czerwcu będzie można zobaczyć, tak podejrzewam, będzie można zagrać. A co do samego EA Play oraz trailerów Battlefielda 2018 i wszystkich innych nowości, polecam śledzić kanał, polecam go zasubskrybować oraz polecam również polajkować Facebooka, bo jeżeli będzie coś ciekawego, będzie coś nowego, na pewno dowiecie się ode mnie o tym pierwsi. Dzisiaj taki materiał bardzo luźny, troszkę pogadankowy, tak naprawdę nic jakiegoś niesamowicie konkretnego wam nie powiedziałem, ale chciałem coś takiego zrobić i przede wszystkim też chciałem podziękować wam wszystkim, którzy oglądacie mój kanał aktualnie, nie tylko Battlefielda, bo tego Battlefielda jest aktualnie mniej, z prostej przyczyny zdecydowanie lepiej wam się ogląda inne gry, więc ja również muszę po prostu zwracać na to uwagę, ale tak jak mówiłem, nawet jeżeli Battlefielda jest mniej, to nie znaczy, że ja Battlefielda nie będę grać, bo będę w niego grał zawsze. I też chciałem podziękować tym wszystkim osobom, które oglądają inne materiały aktualnie. Bardzo często na YouTubie jest taka sytuacja, że na przykład 2 czy 3 miesiące wstecz są niesamowicie dobre wyświetleń, jest bardzo dobrze ocen również, a później z dnia na dzień, w zasadzie z miesiąca na miesiąc, aktywność spada praktycznie o połowę. I jest to nie tylko kwestia algorytmów, jest to również kwestia tego, że robi się ciepło za oknem, że zbliżają się matury, że zbliżają się egzaminy, testy i tak dalej, zmiennych jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tym bardziej dziękuję wam, tym, którzy są ze mną w tych takich nawet słabszych, gorszych momentach, to naprawdę bardzo buduje, że jesteście i bez względu na to, jak idzie w dalszym ciągu te materiały oglądacie. Poniekąd też chciałem was w tym momencie zaprosić na Twitcha, bo zdziwił mnie fakt, że jest spore grono osób, które nie wiedzą w ogóle, że streamuję na Twitchu, a zgadza się, streamuję na Twitchu, zresztą ja też zrobię na ten temat na pewno osobny materiał, także w opisie macie link do Twitcha, streamuję praktycznie codziennie, mniej więcej od 17-18, także wbijajcie i tam w zasadzie zdecydowanie łatwiej wejść ze mną w jakąkolwiek interakcję. Wydaje mi się, że streamy są również bardzo, bardzo dobre i bardzo ciekawe. Także moi drodzy, trzymajmy kciuki za trailer nowego Battlefielda, na pewno jest już praktycznie na ukończeniu. Trzymajmy kciuki, aby był on tak samo widowiskowy co najmniej jak ten 2 lata temu, no i zobaczymy, co tutaj będzie, bo muszę być z wami szczery, już to czekanie mnie troszkę męczy. Także pamiętajcie, moi drodzy, Kromka Gada radzi, nigdy was nie zdradzi, zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa, pa.